Witamy Cię, nasz kochany Boże, w kolejnym dniu, w kolejnym fragmencie 18 rozdziału Ewangelii Jana. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że tutaj jesteśmy nadal, że tutaj jesteśmy, Panie, że jeszcze dajesz nam szansę, żebyśmy coś zdziałali ku Twojej chwale, Panie, żeby coś ta nasza praca mogła dołożyć do rozrastania się, Panie, Twojego Królestwa, żeby tym ludziom jeszcze nieść nadzieję, Panie. Dziękuję Ci za wszystkich braci i siostry, którzy są aktywni w tym i proszę Cię, Panie, błogosław im, dawaj im siłę, dawaj im poznanie. Proszę, prowadź ich do tych ludzi, którzy czekają jeszcze na tą nadzieję. I prosimy Cię, bądź tutaj z nami, Panie, wypełniaj nas swoim duchem. Prowadź nas przez to słowo, żebyśmy coraz lepiej Ciebie rozumieli, Jezu Chryste, żebyśmy mogli się tym karmić, żebyśmy nie zważali na nic, co nas otacza, tylko patrzyli w górę, Panie. Na to, aż Ty przyjdziesz do nas, po nas, Panie, i żebyśmy tą nadzieją tylko żyli, żebyśmy nie żyli żadnymi troskami, żebyśmy się nie trwożyli, tak jak Ty to, Panie, powiedziałeś, tylko żebyśmy wypełnieni Twoim duchem, Panie, żyli tej nadziei na to, że Ty przyjdziesz, bo to jest pewne. Ty jesteś, Boże, gwarantem tego wszystkiego, a do tego czasu, żebyśmy Ci służyli, ile się tylko da. Amen. Amen. 18 rozdział Ewangelii Jana od 15 wersetu do 28. Szedł za Jezusem Szymon Piotr i drugi uczeń. Uczeń ten był znany arcykapłanowi i wszedł z Jezusem na dziedziniec pałacu arcykapłana. Piotr zaś stał na zewnątrz przed bramą. Wyszedł więc ten drugi uczeń, który był znany arcykapłanowi, porozmawiał z odźwierną i wprowadził Piotra. A służąca odźwierna rzekła Piotrowi: czy i ty nie jesteś z uczniów tego człowieka? A on odpowiedział: nie jestem. Czelacz i służba stali przy roznieconym ognisku i grzali się, bo było zimno. A stał też z nimi Piotr i grzał się. Wtedy arcykapłan zapytał Jezusa i jego uczniów o naukę jego. Odpowiedział mu Jezus: ja jawnie mówiłem światu. Ja zawsze uczyłem w synagodze i w świątyni, gdzie się wszyscy Żydzi schodzą, a potajemnie nic nie mówiłem. Czego mnie pytasz? Pytaj tych, którzy słuchali, co im mówiłem, a oto oni wiedzą, co ja mówiłem. A gdy on to powiedział, jeden ze sług, który tam stał, wymierzył Jezusowi policzek, mówiąc: tak odpowiadasz arcykapłanowi? Odrzekł mu Jezus: jeżeli źle powiedziałem, udowodnij, że źle. A jeśli dobrze, czemu mnie bijesz? Odesłał go Ananasz, związanego do arcykapłana Kajfasza. Szymon Piotr stał i grzał się, i rzekli mu więc: czy i ty nie jesteś z uczniów jego? On się zaparł, mówiąc: nie jestem. Rzekł mu jeden ze sług arcykapłana, krewny sługi, któremu Piotr odciął ucho: czyż nie widziałem cię z nimi w ogrodzie? Lecz Piotr znowu się zaparł i zaraz kur zapiał. Prowadzili więc Jezusa do Kajfasza na zamek. Było rano, ale sami nie weszli na zamek, aby się nie skalać, by móc spożywać wieczerzę paschalną. Amen. Amen, bracie. Wiecie co, tutaj są dwa takie wątki, które chciałbym poruszyć, ale właściwie powiem wam szczerze, że najbardziej mnie poruszył taki trzeci wątek, ten 28 werset. Zobaczcie, od Kajfasza więc zaprowadzili Jezusa do ratusza. Tutaj mam ratusz, ty miałeś u siebie zamek. A było rano, sami jednak nie weszli do ratusza, aby się nie skalać, lecz żeby mogli spożywać paschę. Nie wiem, wiecie, czy też to widzicie, ale zobaczcie po prostu, jaka była obłuda tych ludzi. Oni próbowali zabić niewinnego człowieka, prowadzali go od jednego do drugiego, żeby w jakiś sposób go oskarżyć, bo oni wiedzieli, że sami nie mają prawa do tego, żeby go zabić, bo Izrael był wtedy pod zwierzchnictwem Rzymu. I oni nie mieli prawa wydawać takich sądów. I prowadzali Jezusa Chrystusa, który nikomu niczym nie zawinił. Nie było w nim żadnego grzechu. I to im nie przeszkadzało w tym, żeby się nie skalać i nie móc świętować
i spożywać paschy, ale wejście do ratusza tudzież zamku już by było taką przeszkodą. No i niestety, wiecie, takie są religie po prostu, tacy są ludzie i takie są te wszystkie obrzędy, przyzwyczajenia. To jest naprawdę straszne, jak można zmanipulować rzeczywistość, żeby wejście gdzieś uważać za skalanie, a wydanie na śmierć niewinnego człowieka uważać za coś, co jest okej i co nie wpływa na naszą czystość. Także no, smutne to jest i to niestety, tak jak wtedy było, tak samo my widzimy to teraz, że wiecie, ten świat się po prostu rządzi swoimi prawami i te normy, one są po prostu określane tak, jak komu pasuje, tak? I z jednej strony, wiecie, ktoś właśnie taki przykład podał, że jeszcze niedawno nie wpuszczało się własnych członków rodziny, którzy byli niezaszczepieni na jakieś spotkania rodzinne. Sam osobiście znam świadectwo osoby z Niemiec, która nie została wpuszczona na święta, na spotkanie rodzinne, bo nie była zaszczepiona, a teraz wszyscy przyjmują uchodźców z Ukrainy, którzy są niezaszczepieni i nikomu to nie przeszkadza, bo teraz pandemii nie ma, wtedy pandemia była, ale jak ona wróci, to znowu się coś zmieni, wiecie, i ja nie mam nic przeciwko pomocy dla uchodźców, bo to są też biedni ludzie, którzy są wykorzystywani do realizacji pewnych celów, ale zobaczcie po prostu, do czego doszło, że ta narracja się zmienia co chwilę, nikt się temu nie dziwi, wszyscy robią tak, jak im mówią. Asia mi wczoraj mówiła na przykład, że u niej w szpitalu, wiecie, są wielkie braki generalnie z personelem. Chociażby brakuje pielęgniarek i teraz wprowadzili taki przepis, że żeby w ogóle zatrudnić pielęgniarkę, to w pierwszej kolejności muszą spróbować znaleźć osobę z Ukrainy, która by mogła to stanowisko przyjąć. Jeżeli takiej osoby się nie znajdzie, to dopiero wtedy jakby w drugiej kolejności mogą kogoś innego, chociażby z Niemiec, na to stanowisko przyjąć. Więc, że tych osób z Ukrainy, no po pierwsze wykształconych nie ma. Ci ludzie również, oni nie są zobowiązani do przedstawienia żadnych dokumentów, więc oni mogą po prostu powiedzieć, że mają wykształcenie i doświadczenie. I takich przypadków już było, że po prostu ktoś gdzieś, wcześniej to było z Bliskiego Wschodu, że ktoś przychodził i mówił, że ma wykształcenie i chce pracować i przepisy zobowiązują taki szpital do tego, żeby tą osobę przyjąć. No to potem się okazywało, że ktoś chciał być pielęgniarzem, a nawet nie potrafił pacjenta, nie wiem, na drugi bok obrócić, tylko myślał sobie, że ach, jakoś to będzie. Do tego, no, dla tych ludzi kłamstwo też nie jest problemem, wiecie. No i teraz zobaczcie, jak to wszystko jest, jak to wygląda, tak? Te absurdy, one towarzyszą nam na każdym kroku, ale jakby nikt się temu nie dziwi. Każdy akceptuje to prawo, to przychodzi jakoś tam z góry. Tutaj w tym kraju wyjątkowo ludzie są posłuszni tym rozkazom z góry i są pasywni względem tego, tak? I wszyscy, no trudno, no to wiecie, no są tutaj w Niemczech są domy starców, w których naprawdę brakuje do tego stopnia personelu, że nie ma kto ludziom dać jeść. Ci ludzie całe dnie leżą, ci starsi ludzie, których po prostu rodzina odrzuciła, bo tutaj jest taki po prostu trend, że rodziców oddaje się do domu opieki, ktoś na to płaci pieniądze, spodziewa się za to pewnych jakichś tam standardów dla tej osoby, a że tych standardów nie można zapewnić, no to trudno, ci ludzie po prostu leżą, nie ma ich nawet kto karmić, nie mówiąc już o jakichkolwiek innym zapewnieniu, chociażby jakiegoś minimum, nie wiem, no takiego, wiecie, ludzkiego, żeby ktoś, nie wiem, z nimi porozmawiał, ktoś z nimi chociażby wyszedł na spacer, cokolwiek z nimi zrobił. I to nie jest dla nikogo problemem, wiecie. To, tym się nikt nie przejmuje, tymi starszymi ludźmi. To jest, wiecie, straszne. Jak tutaj, szczególnie, wiecie, ja tak widzę po tym, co mnie otacza, jak bardzo ta sytuacja uderzyła w starszych ludzi, jak oni są biedni, zagubieni, zamknięci w domach, czy w tych domach starców, czy nawet osamotnieni w tych maskach. Oni po prostu wierzą w to. Oni się dali, wiecie, tak strasznie zmanipulować i zastraszyć i taka jakaś babcia gdzieś idzie w tej masce, ona ledwo idzie, ledwo oddycha, ale idzie w tej masce, bo się boi. Także to jest, no naprawdę, wiecie, Boży sąd po prostu, który zejdzie na tych, którzy mają tego świadomość i tak decydują, to naprawdę nie chciałbym się znaleźć w ich skórze, bo
uważam, że wiecie, osoby, które podejmują decyzje, które dotykają dzieci i osoby starsze, to są dla mnie największe przestępstwa, wiecie, bo my tacy normalni ludzie, my sobie, wiecie, z wieloma problemami jesteśmy w stanie jeszcze jakoś poradzić, ale po prostu takie żerowanie na ludziach, którzy są bezsilni, to dla mnie to po prostu nie ma usprawiedliwienia żadnego na to i to jest naprawdę, to jest kolejny, jeżeli sąd Boży nie nadejdzie wkrótce, to wiecie, ja nie wiem, wiecie, jak to ma wyglądać, mnie jest w tej sytuacji naprawdę strasznie, strasznie smutno nad całym tym światem i jak na co Bóg musi patrzeć, co ci ludzie robią, do czego to wszystko zmierza, bo i ci, którzy podejmują decyzje, są winni, ale ci, którzy pasywnie te decyzje akceptują i tak po prostu postępują zgodnie z nimi, to oni również są współwinni temu, którzy chociaż, nie wiem, nie mówią, nie próbują tego zmienić, to jest, wiecie, straszne. Pasywność to jest, dla mnie to jest współodpowiedzialność, także wiemy, jak było w historii, przez pasywność też dochodziło do tego, że jakieś mniejszości przejmowały kontrolę nad dużymi grupami i dochodziło do tragedii. No ale to samo, tego samego świadkami my jesteśmy obecnie, że mniejszość przejmuje kontrolę nad większością, a że większość jest pasywna. Jedni się oszukują, drudzy faktycznie nie wiedzą, nie widzą, nie chcą widzieć. Każdy ma jakieś swoje wytłumaczenie. Każdy, wiecie, mówi, a jakoś to będzie. No i niestety z tego jakoś to będzie. No zmierzamy, gdzie zmierzamy, ale to jest słuszne. Ja się z tego cieszę. Ten sąd musi przyjść, to wszystko musi być zakończone. Tak się po prostu żyć nie da i my mamy swoją nadzieję, szerzmy ją, prośmy Pana, żeby można było ją zanieść do każdego, kto się da, bo Bóg nie ma umiłowania śmierci grzesznika. Bóg chce, żeby grzesznik się nawrócił. Każdy swoją szansę musi mieć, musi dostać i my też jesteśmy, wiecie, współodpowiedzialni za to, bo jeżeli my grzesznika nie ostrzeżemy, to jego krew jest na naszych rękach. O tym też mówi Słowo, więc to trzeba powiedzieć stanowczo. To jest nasza odpowiedzialność. Jeżeli widzimy, że ktoś tonie w grzechu, to naszą odpowiedzialnością jest powiedzenie mu o tym, jak widzi to Słowo Boże. A czy on się zdecyduje na to, żeby podjąć, zastanowić się nad tym, ukorzyć przed Bogiem, to już jest wtedy jego odpowiedzialność. Kochani, kto chciałby coś może dodać od siebie? Ja mogę dodać. Właśnie chciałem powiedzieć, że ten uczeń, o którym tutaj mówi Jan, to jest on sam, który był z Piotrem, bo już kiedyś o tym wspominałem przy rozważaniach, przy dziejach apostolskich. To też, bo Piotr i Jan, oni byli przyjaciółmi od młodości. Zawsze wszędzie byli razem, trzymali się i tutaj było tak samo i z tego, co tam mi się troszeczkę przypomina, że Jan właśnie miał jakieś tam swoje takie znajomości, że tak powiem, nie? I to właśnie on go wprowadził tutaj na ten, że tak powiem, za Jezusem, na ten dziedziniec, no. I wiecie co? I ktoś by zadał pytanie, dlaczego on w ten sposób, dlaczego on nie napisał, to ja. Wydaje mi się, że to jest związane z pokorą. Bo widzę to samo, zobaczyłem w liście do Koryntian u apostoła Pawła, który mówi, że znał człowieka. Sam powiedział, że nie będzie się chlubił tam, że będzie się chlubił ze swoich słabości. Jest taki opis tego zachwycenia do, nie pamiętam którego nieba, trzeciego czy piątego, nie pamiętam, że był zachwycony i widział rzeczy tam niewypowiedziane. No i z takiego człowieka chyba będzie się chlubił, ale tak przynajmniej wszyscy wskazują, że to chodzi o apostoła Pawła. Też tak o sobie nie mówił. I mi się wydaje, że my wszyscy tak naprawdę, jak dochodzimy do takiego punktu pokory, to może nie zawsze nam się to uda, bo apostołowie również, gdy powiedzmy jakiś cud uzdrowienia lub jakieś na przykład przed radą byli i co tam przeżywali, to przyszli potem do swoich braci i im to wszystko opowiedzieli. To też wzmacniało wiarę, te świadectwa. Ale czasami jest też tak, że my nic już nie mówimy. I tak jest dobrze, bo Pismo też mówi o tym, że jeśli coś czynisz, to tak, żeby twoja lewica nie widziała, co czyni twoja prawica. Tak jak ten świat, że na przykład komuś, co chcą pomóc, fajnie, że chcą pomóc, ale zaraz, szczególnie w tych Facebookach, potrafią się chwalić. Poszło, poleciało, wysłałem, nie? Już odbierają tą swoją zapłatę. Nie potrafią tak zrobić czegoś w ukryciu, w skrytości, żeby to Bóg później ci to oddał. Oni muszą to, bo oni chcą od ludzi tą chwałę przyjąć. No i właśnie, wiecie co, tutaj jeszcze oczywiście to zawsze mnie dotyka. Ten fragment z zaparciem się apostoła Piotra. I ja nie wiedziałem dokładnie, czy to będziecie to czytać, czy nie, ale zanim tutaj przyszedłem, właśnie to rozważałem. I
Wiecie co? Tutaj to, że Piotr się zaparł Jezusa Chrystusa, tego zna, to, co było przed tym zaparciem, jak wiele razy pokazał, że miał tą niewiarę, gniew, złość, no choćby nawet to, że wyciągnął ten miecz i odciął to ucho, to też udowodniło, że on był jeszcze przed tym wylaniem Ducha Świętego. Owszem, Pan Jezus tam tchnął na nich, dał im tą moc, poszli wyganiać, cieszyli się z tego, ale Jezus do nich powiedział, że nie z tego się cieszcie, że duchy są wam podane, tylko że wasze imiona są zapisane w Księdze Życia. I tak do końca nie było to pełne, bo pewne takie u nich to, bo przyszli i mówili, Panie, dlaczego nie mogliśmy wygonić? A on z powodu waszej niewiary, bo z powodu tego, że ten rodzaj diabłów nie wychodzi inaczej, jak przez modlitwę i post. Widzicie, ja go tutaj wcale nie potępiam, ponieważ to Duch Święty daje moc do życia w świętości i to Duch Święty daje nam tą pewność i odwagę. Po prostu, jak my jesteśmy prowadzeni przez Ducha Bożego, to On nas gna. My może z ciała byśmy chcieli tego nie robić, ale dosłownie czujemy taki nacisk, że już nie wytrzymujemy tego. I naprawdę, tak jakby ktoś cię wypychał cię. Jesteś w stanie, jak jesteś naprawdę pełen ducha, iść i nie wiem, kłamać, tego nie zrobisz. Nie jesteś w stanie nie zrobić tego, do czego Bóg cię prowadzi. I właśnie widząc tutaj Piotra, zobaczyłem troszeczkę głębiej tą sytuację, bo widzimy tutaj, no ze strachu, przestraszył się, bał się o własne życie, jeszcze zobaczcie, jak ten strach działa. Nie był w stanie przezwyciężyć tego strachu, którego zasiewali do niego te osoby, bo już ty jesteś? Jego uczniów? Nie. A potem mówią, ale my cię tam widzieliśmy w tym ogrodzie. A on na pewno widział, że to właśnie takie, jak tu jest opisane, to krewny sługi, któremu Piotr odciął ucho. Wiecie, to działało, ten strach już działał na niego. On zaparł. I tak sobie, ja to odniosłem do takich sytuacji w życiu, gdzie ludzie walczą z różnymi grzechami, z którymi naprawdę chcą się uwolnić. Ta siła, ta moc tego diabła jest silniejsza, bo są takie duchy, które wiążą. Ona jest tak silna, że człowiek chociaż próbuje, nie chce, ale czuje, że to bierze nad nim górę. I co zobaczyłem? Zobaczyłem to, że zanim w ogóle dojdzie do jakiegoś wykonania grzechu, walka odbywa się w myślach. Tutaj jest ten proces. I tu my przegrywamy właśnie. Bo szatan wysyła te myśli. Czy ten grzech, który w nas kusi, czyli ten duch, on działa tutaj. I tu wam powiem, się wszystko zaczyna. Cały strach, wszystkie problemy zaczynają się tu, w tej sferze duchowej, tego zmysłu, umysłu. Ja wierzę w to, że tak jak Pan powiedział do Kaina, że ten grzech ma nad tobą, że ty nie, on nie ma nad tobą panować. My dzisiaj tym bardziej, mając Ducha Świętego, to w ogóle nie mamy... Powinniśmy dziękować Bogu za to, bo On nam dał wyjście z tego. Wyjście do życia świętości. Tak naprawdę jak te myśli przychodzą, to mentalnie. Naprawdę, ja już też tego doświadczyłem wiele razy, że to się najpierw zaczyna w tej sferze. Jeśli trzeba być tak wrażliwym na Ducha Świętego, że jak to przyjdzie do ciebie, to może być takie coś jak u niego. Zasianie takiego zwykłego strachu. Ty jesteś tym, ty jesteś tamtym. Mówi nie. Musisz w imię Jezusa Chrystusa to odgonić. Możesz się temu poddać. A w imię Jezusa Chrystusa, jak powiesz, to diabeł ucieknie. Zobaczysz, że ten grzech od ciebie odejdzie. I zobaczysz, że wcale tak naprawdę to nie jest tak, jak ci szatan przedstawia, że jesteś uwiązany, że jesteś straszny, że upadłeś, że już jest koniec, że już nie ma dla ciebie łaski, nie ma nadziei. On tak będzie przychodził, oczywiście, będzie tak przychodził. Ale tego nie słuchaj, ty powiesz w imię Jezusa Chrystusa, Jezus wybaczył mnie, ja to wyznałem i ten grzech nie ma prawa nade mną panować. I to tak właśnie zobaczyłem w tym tutaj. No Piotr nie miał jeszcze tego Ducha Świętego, którego otrzymał w 2:38 w wylanie, w dzień Pięćdziesiątnicy, jak było zesłanie Ducha Świętego. Jak zobaczycie potem tego Piotra po wylaniu Ducha Świętego, to był całkiem inny Piotr. To był Piotr, który się już nie bał. Bał przed radą, który był pewny, głosił Słowo Boże. On tutaj nie był pewny. On miał jakąś gorliwość, miał, bo poszedł, wyobraźcie sobie, taką miał gorliwość, że wziął, uciął ucho mu słudze. On miał taką, on by nawet poszedł i może i rzucił się w tym czasie w emocjach. Ale gorliwość to jeszcze nie wszystko.
Zobaczcie, jak przez gorliwość ludzie mogą być też zwiedzeni, bo u Rzymian 10 jest napisane, że mają gorliwość, ale gorliwość nie według poznania, taką nierozsądną. I ci kapłani mieli potężną gorliwość, o czym tu brat Maciek wspomniał w tym 28. Mieli taką gorliwość do wykonywania prawa, że to ich tak zaślepiło, że tego niewinnego Jezusa Chrystusa wydali, a nawet go tutaj bili za to, że on prawdę powiedział. A sami po prostu nie chcieli tam wejść, żeby się nie skalać, bo oni się tak trzymali prawa. Ale oni tej miłości nie mieli, tego Chrystusa w nich nie było, tego Ducha Świętego w nich nie było. I dziękuję. Głos, uwaga. Zgadza się. Wiecie, ja bym mógł zabrać głos jeszcze tak chwileczkę skrótowo do tego, co Dawid nawiązywał. Jeśli chodzi o całe prawo i do czasu, aż po prostu zostaniemy natchnięci tą miłością i Duchem Świętym, sam to widzę po swojej postawie, że jestem właśnie jak apostoł Piotr i obecnie mam się skupić właśnie na tym, żeby tą miłość poznać i właśnie dążyć do tego, żeby ten Duch Święty mnie napełnił, a dopiero później wziąć się za całą resztę. I tyle chciałem od Ciebie dodać skrótowo. Oddaję głos. Zgadza się. Tutaj zobaczcie, jeszcze zwróciłem uwagę, ja nie wiem, czy to jest kwestia mojego tłumaczenia, czy to jest zamierzone, ale Piotr w momentach, kiedy wypierał się Jezusa Chrystusa, tak, przy pierwszym pytaniu w 17, on odpowiedział, nie jestem. Następnie w 24, przy drugim pytaniu też odpowiedział, nie jestem. I później się jest napisane, że się zaparł, ale zobaczcie, Jezus Chrystus odpowiadał, ja jestem. I ponieważ tego Ducha Świętego nie było w Piotrze, on był nie jestem, czyli on był jakby takim zaprzeczeniem Boga, wiecie, to jest takie, nie wiem, zwróciłem na to uwagę, ciekawe to jest, że gdyby Duch Święty w nim był, gdyby był w nim ja jestem, to on już by tak nie postąpił, on postąpiłby zupełnie inaczej, dopiero wierzących, którzy tymi wierzącymi się staną, ale są czasy, w których przyznanie się do Jezusa będzie kosztowało ludzi życie. I Piotr tutaj 3 razy się wyparł Jezusa Chrystusa. Gdyby on w takiej kondycji duchowej stanął przed tym wyborem w czasach ostatecznych, to zobaczcie, on 3 razy by się wyparł. Także z tego też trzeba sobie zdać sprawę, że to tylko i wyłącznie Duch Święty, to tylko i wyłącznie Boża łaska i Boża siła może nam pozwolić na to, żeby w chwili, kiedy będziemy mieli do wyboru utratę życia albo jego zachowanie, faktycznie nie wyprzeć się prawdy, nie wyprzeć się naszego Pana Jezusa Chrystusa. Więc każdy taki moment, wiecie, kiedy poświęcacie go na czytanie Słowa Bożego, na relację z Bogiem, bez względu na wszystko, czy to jest nawet krótka chwila, ale to wszystko powoduje, że ta nasza wiara rośnie. Wszystkie próby, wszystkie doświadczenia, wszystkie decyzje, to powoduje, że ta wiara rośnie, że w momencie, kiedy ktoś was zapyta o to, czy przyznajecie się do Jezusa Chrystusa, wy odpowiecie, ja jestem. Ja jestem z Nim, ja w Niego wierzę. Ciekawe, wiecie, jest to wszystko, bo czas jest bliski i tego świadomość trzeba po prostu mieć. Musimy na to musimy codziennie pielęgnować, wiecie, to nie można się łudzić, że jakoś to będzie. Te panny, które nie miały oliwy, one też nie zostały wpuszczone, a te, które tą oliwę miały, weszły. Także to nie jest tak, jak mówi nam współczesne chrześcijaństwo, że wystarczy wyznać i już się jest ocalonym. To zbawienie musi być sprawowane z bojaźnią. Ta wiara musi wydawać owoce. Ja wiecie, ja nie chcę nikogo straszyć. To nie chodzi o straszenie, to chodzi o to, żeby się zmobilizować. To, o czym mówił też Dawid, nie potępiać się, tylko mobilizować. Jak się jednego dnia nie uda, to próbować drugiego dnia, żeby to pragnienie naszego serca było Bogu widoczne. Bóg zna nas, zna nasze myśli, zna nasze pragnienia, wie, do czego my zmierzamy, wie, z czym my walczymy, wie, kiedy machamy na coś ręką i po prostu mówimy, a tak będzie wygodniej, a wie, kiedy faktycznie są sytuacje, które w jakiś sposób nas przerastają i trzeba o tym po prostu pamiętać. I zobaczcie teraz dalej, co tutaj w 20 wersecie
Jezus mu odpowiedział: ja jawnie mówiłem światu, zawsze nauczałem w synagodze i w świątyni, gdzie zewsząd schodzą się Żydzi, a potajemnie nic nie mówiłem. Dlaczego mnie pytasz? Zapytaj tych, którzy słyszeli to, co im mówiłem. Oto oni wiedzą, co mówiłem. A gdy on to powiedział, jeden z sług, który tam stał, wymierzył policzek Jezusowi, mówiąc: tak odpowiadasz najwyższemu kapłanowi. Zobaczcie, wiecie, w jakiej postawie stał tam Jezus Chrystus. On był uniżony w stosunku do tego, co miało nastąpić, ale on był Bogiem. On się nie wyparł tego. On wiedział, że idzie jako ten baranek na krzyż, ale on miał siłę absolutną, żeby tutaj się po prostu tą prawdą przeciwstawić temu, o co się go oskarża. I zobaczcie, mimo że ten policzek został wymierzony, Jezus Chrystus powiedział, Jezus mu odpowiedział: jeśli źle powiedziałem, daj świadectwo o złu, a jeśli dobrze, dlaczego mnie bijesz? I wiecie, to mi też pokazuje, to jest taki przykład tego, jak powinna wyglądać nasza postawa. Bo ja wiem sam po sobie, jeżeli ktoś coś w jakiś sposób próbuje mi zarzucić, albo jakaś jest taka sytuacja, którą nie wiadomo jak wyjaśnić, to człowiek ma takie skłonności do kombinowania. Ale tutaj Jezus Chrystus mówi jasno. Ja mówiłem jawnie. Ja nie mam nic do ukrycia. I to jest to, wiecie, w których takie momenty, to też warto sobie właśnie wyłuskiwać ze Słowa Bożego, kiedy tak tą postawę naszego Pana możemy zaobserwować i że to tak widać dokładnie, jak wiecie, mimo że On postąpił tak, jak postąpił, szedł pokornie, to no, cały czas pozostał w tej prawdzie. To jest, wiecie, niesamowite i to mi daje do myślenia. Wiecie, ja Wam powiem, że mam pewne rzeczy takie muszę też zdecydować w moim życiu i to kombinowanie, to już jest trzeci dzień z rzędu, kiedy Bóg w Słowie Bożym daje mi odpowiedź. No i chyba nie będę czekał na czwarty raz, wiecie, już chyba już wiem, o co chodzi w tym wszystkim. Także Bogu za to dzięki i wiecie, to się naprawdę opłaca. Opłaca się czytać Słowo Boże i to nie ma znaczenia, jaki my fragment Pisma czytamy, to nie ma znaczenia, wiecie, czy to pasuje bezpośrednio do naszego życia, czy nie. Jeżeli my Bogu oddamy to prowadzenie, to Bóg każdym fragmentem do nas przemówi tak, że to będzie odpowiedź na nasze troski i zmartwienia. I no, to jest naprawdę, wiecie, ja cały czas tak, mimo że ja, może to nie jest to, że ja się dziwię, wiecie, ale cały czas po prostu, no, Bóg mnie zachwyca tym, jak może działać w naszym życiu i jak przez Słowo Boże można dostawać odpowiedzi na te pytania, które mamy w naszym życiu. Kochani, ktoś chciałby coś jeszcze dodać od siebie może? Ja już do tego fragmentu też nie mam nic do dodania, wiecie. To jest, myślę, najważniejsze, żebyśmy z tego fragmentu wynieśli tą postawę Piotra przed i po wypełnieniu Duchem Świętym i żebyśmy wynieśli postawę Jezusa Chrystusa i żebyśmy wynieśli też postawę tych ludzi. To są, wiecie, takie trzy postawy, które warto sobie, to są przykłady. Bóg nam pokazuje, jak postępowali inni ludzie, jakie były ich konsekwencje, ich postępowania i na tych przykładach się uczmy dla siebie, wiecie, starajmy się, aczkolwiek no wiadomo, jakimi my jesteśmy ludźmi, to jest zawsze tak, ucz się na błędach innych, a nie na swoich. To rzadko funkcjonuje, większość z nas błędy i tak popełnia i na tych błędach własnych człowiek się uczy tak, że zapamiętuje to na własne życie, bo jak coś nas dotknie, to wtedy to pamiętamy. Jak ktoś nam tylko coś opowie, to myślimy, a może mnie się uda, może u mnie będzie inaczej. Ale Bóg myślę, że chce, żebyśmy nie musieli się uczyć na własnych błędach, żebyśmy mogli się uczyć na błędach innych i żebyśmy tego czasu nie marnowali na te nasze błędne decyzje, tylko żebyśmy słuchali Słowa Bożego i słuchali tych przykładów, uczyli się z tych przykładów. I za to, Boże, Ci dziękujemy, Panie. Dziękujemy Ci za Twoje Słowo, dziękujemy Ci za to, że prowadzisz nas swoim Słowem, że w Twoim Słowie są odpowiedzi na wszystkie nasze pytania, troski, zmartwienia, Panie, że Ty nas nie zostawiłeś tutaj samemu, nie zostawiłeś nas sierotami, Panie, tylko Ty jesteś z nami, jesteś przez swojego Ducha, jesteś w swoim Słowie, Panie, że dzięki temu poznaniu, które
dajesz nam przez swojego ducha, my w Słowie Bożym widzimy tą relację, Panie, że jakkolwiek by to się wydawało absurdalne, my czytamy Twoje Słowo, Panie, i Ty przez to Słowo do nas mówisz. To nie jest tylko czytanie tekstu, który ktoś kiedyś napisał, tylko to jest dialog. My mamy myśli, my czytamy, Ty nam odpowiadasz. Niesamowite jest, Panie, to, jak można z Tobą rozmawiać przez Twoje Słowo, i Tobie, Boże, za to dzięki, i proszę Cię, wypełnij każdego z nas, wszystkich braci i siostry, Panie, tym duchem swoim jedynym, który może nas prowadzić do tego, żebyśmy w tym rozchwianym świecie nie żyli, Panie, jak ślepi, którzy po omacku próbują w jakiś sposób to życie jeszcze prowadzić, tylko żebyśmy wypełnieni Twoim duchem, Panie, z podniesioną głową, z dumą i z tęsknotą, Panie, za Tobą szli do przodu, żeby to świadectwo naszego życia, Panie, poruszało innych ludzi. Ponad wszystko Cię, Panie, o to proszę, nie dla nas, tylko, Panie, ku chwale Twojego imienia. Amen. Amen. Amen.